razem ze mną pan kapitan Michał Kubiak. Michał, serdeczne gratulacje, dziękujemy za ten brost, dziękujemy za te emocje. Zaczęliśmy rozmawiać i pytałam się, że próbuję coś odczytać z waszych twarzy i ciężko, bo nie widzę wielkiej euforii. Nie dziwi nas, to powiedziałeś, że jesteś trochę wkurzony. Dlaczego? Nie wkurzony, ale wiem, że czegoś mi brakuje z tego turnieju. Wiem, że byliśmy na tyle dobrym zespołem, że powinniśmy grać jutro. Tak się nie stało i to jest też dla nas swojego rodzaju nauka. Ja nie chcę powiedzieć nauczka, bo to źle brzmi, ale nauka, z której powinniśmy wyciągnąć jak najszybciej wnioski. Nikt nam nic za darmo nigdy nie będzie dawał. Z nami chcą ludzie spinać się na wyżyny swoich umiejętności i grać jak najlepiej. Z wiadomych względów. Powiedziałeś, że medal już oddałeś żonie, więc szybko się go pozbyłeś. To nie słodki ciężar w takim razie? Medal jest medalem zawsze i lepiej kończyć turniej zwycięstwem w tym małym finale i w tym dużym finale. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli grać w finale, ale tam są miejsca tylko dwa. Tamtego dnia w meczu półfinałowym nie graliśmy dobrze i to nie był nasz dzień. Trudno. Dzisiaj pokazaliśmy, że gramy naprawdę dobrą siatkówkę i jeden mecz, który nam nie wyszedł ze Słowenią, nie może przekreślić tej pracy, którą wykonujemy z Witalem i którą do tej pory już wykonaliśmy. Tak się zastanawiam, ten brązowy medal Mistrzostw Europy, czym jest okupiony, Michał? Miejmy nadzieję, że na razie żadnymi problemami zdrowotnymi, bo z Mistrzostwami Europy mi się kojarzą same bóle. Ale na razie jest dobrze i jest okupiony czym? Tym, że chłopaki lecą jutro do Japonii, mają jeden dzień więcej, więc też są plusy. Świętowanie będzie jakieś małe, coś zaplanowaliście? No na pewno tak. No, też nie można, nie wiadomo jak świętować i nie wiadomo czego robić, bo jutro, tak jak powiedziałem, chłopcy wylatują do Japonii i tam czeka ich kolejny bardzo długi turniej, bo to jest 11 spotkań w 15 bodajże dni, także no to jest crazy dawka, no umówmy się, no to nie jest nic normalnego i miejmy nadzieję, że przyjedzie każdy stamtąd zdrowy. Zdrowia życzę i salutę, jak to powiedział pod koniec rozmowy Mateusz Bieniek. Tak, już się uczy włoskiego chyba, tak. Dziękuję. Tyle, Michał Kubiak.